Siemanko wszystkim. Witam was, moi drodzy, serdecznie z tej strony Juken. A dzisiaj mamy dla was taki specjalny eksperyment. I podkreślam jeszcze raz, to jest eksperyment, który ma na celu pokazać wam, jak jazda po alkoholu może być niebezpieczna, o czym się myślę, że sami przekonacie, jak jazda po alkoholu może zagrażać życiu i zdrowiu innych ludzi. I też od razu chciałbym powiedzieć, nie róbcie tego. Nie róbcie tego w świecie realnym. Nigdy nie jeździcie po alkoholu. Piłeś, nie jecie, jest jak najbardziej sprawdzoną tutaj zasadą. Ja zrobię ten eksperyment, ponieważ to, co będę testował, czyli jazdę po alkoholu, no jest to tylko symulator, jest to tylko gra, więc mogę to zrobić, ale wy nigdy nie róbcie tego w świecie realnym. Chcę wam pokazać w ten sposób, jak bardzo niebezpieczne może to być. Moi drodzy, skończyłem przed chwilką live'a na drugim kanale, live'a z plaży, gdzie była imprezka, gdzie była zabawa. Wiadomo, te kilka piwek sobie wychyliłem. Kilka, czyli dokładnie trzy. Czwarte mam właśnie otwarte przed sobą i robiąc tą trasę będę popijał jeszcze jedno piwko. Niby pozornie, brzmi niewinnie, prawda? Trzy piwka, cztery piwka, co to takiego? A okazuje się, że to może być taki procent, który może zagrażać na drodze realnie innym ludziom. Także nie róbcie tego. Słuchajcie, wybrałem sobie taką trasę, żeby nie była zbyt długa, żeby ten odcinek też nie był zbyt długi. 954 km. Taką trasę sobie wybrałem i bez zbędnego przedłużania przechodzimy do ceny. Jestem po, słuchajcie, trzech piwkach. Tak jak mówię, mam otwarte kolejne. Ruszajmy. Które będę sobie tutaj opijał razem z wami. Oczywiście jak najbardziej źle, że tak robię, no ale ten eksperyment ma właśnie wam coś pokazać. Zobaczymy, jak wygląda moja koncentracja po trzech piwkach, ile jakichś zagrożeń ewentualnych zrobię. Chyba pierwsze zagrożenie robię takie, że nie wiem, jak wyjechać stąd. Okej, brama jest. Dobra, czyli tak mnie pierwsza wtopa. Oj! Ojejej! Także widzowie, no słuchajcie. O, stój! Czekajcie, bo teraz widzicie? Dlatego piłeś, nie jedź. Dlatego piłeś, nie jedź. Dobra, jedziemy. To jest symulator, więc możemy sobie na to pozwolić i myślę, że będziecie mieli ze mnie niezłą bekę. Postaram się być realny i stosować oczywiście się do przepisów, do migaczy. Znaczy przepisów to wiecie, tak różnie, ale przede wszystkim migacze i w miarę możliwości jechać prosto, chociaż nie jest kwestia, czy pojedziemy prosto, czy nie. To jest kwestia, że myślę, że załączy mi się zbyt duża odwaga, będę robił zbyt odważne ruchy, których normalnie bym nie zrobił i myślę, że dojdzie do dachowania. Tak jak widzieliście moją serię, już gdzieś tam na tyle nauczyłem się jeździć, że jakichś niebezpiecznych rzeczy na trzeźwo nie robię, ale teraz właśnie nagrywam dla was ten odcinek po to, abyście zobaczyli. Przy okazji oczywiście korzystamy z mapy West Balkans, żeby zobaczyć tutaj kolejne fajne miejscówki, więc będzie to kolejne dla nas wyzwanie. Ja czuję, że na jazdę na pewno moje ruchy są dość spowolnione i to mogę powiedzieć już taki wniosek. Swoją drogą, no skrytykuję, moi drodzy, takich kierowców zestawów, kierowców ciężarówek, którzy naprawdę po alkoholu jeżdżą. Słuchajcie, nie róbcie tego. Czasem możecie sobie zniszczyć życie, ale też nie, muzyki nie będziemy włączać, widzicie? Źle kliknąłem, zamiast E kliknąłem R. Nie róbcie tego, bo możecie naprawdę komuś zrobić krzywdę. To, że zniszczycie sobie życie, to jest jedno, ale najgorsze jest to, że możecie po prostu komuś niewinnemu zrobić krzywdę. Co? Nie? O, widzicie? No, to pierwszą wtopę mamy. Patrzcie numer, kochani. Patrzcie numer. Dziwię się, że GPS mi się tutaj nie włączył, a... Oj, no i właśnie. Niby trzy piwka, prawda? Niby tak niewinnie trzy piwka, a ja już pierwszą wtopę zaliczyłem, że naczepy nie podłączyłem. Także widzicie, no... Piłeś, nie jedź, nie wzięło się z kosmosu. To akurat nie jest tak, że ktoś sobie to wymyślił. I tutaj też wam powiem, że często wielu kierowców, którzy są pod wpływem alkoholu, są tak zwanymi wczorajszymi kierowcami, tymi, którzy pili wódkę na przykład.
i następnego dnia siedli zbyt wcześnie za kółko. No cóż, moi drodzy, no taka zasada też często podawana przez lekarzy, że taki dorosły facet o średniej wadze, powiedzmy 80 kilo, to jeśli wypije to jedno piwo, no to dajmy na to po 3 godzinach teoretycznie może jechać, no bo jedno piwo zwykłe, nie jakieś mocne, spoko, ale ja już jestem po 3 i tych godzin za wiele nie minęło i teraz nie wiem, co mam zrobić, gość stoi, no to jadę. Coś czuję, że ta ciężarówka będzie dosyć mocno, widzowie, uszkodzona i będziecie mieli ze mnie niezły ubaw, no ale też ten odcinek jest, pamiętajcie, że robiony z dystansem, to jest eksperyment. I podkreślam jeszcze raz, nie naśladujcie tego, nie róbcie, nie testujcie. Eurotracku jak najbardziej tak, ale nigdy w świecie realnym. Ja już wiem, że ta moja jazda jest troszeczkę, bym powiedział, opóźniona, chociaż jestem na nowym gruncie, na nowym terenie, bo odkrywam cały czas nowe drogi, ale to tak naprawdę nie ma znaczenia, bo jeśli jesteś pod wpływem alkoholu, to i nawet droga, którą dobrze znasz, może okazać się dla ciebie bardzo niebezpieczna, możesz zrobić komuś krzywdę, bo też przyczyną wielu wypadków jest często rutyna. No ale dobra, bez morałów. Przechodzimy do tej części już humorystycznej, bo jak najbardziej ten odcinek jest, tak jak i ja sam, jest bardziej na wesoło. Nie będziemy tu może za bardzo oceniali, słuchajcie, widoków, które są przepiękne. Oj, myślałem już, że zahaczę. Fakt, że te 3 piwa wypiłem w 2 godziny, także na pewno w jakiś sposób weszły na tyle, no już tym bardziej do jazdy ciężarówką weszły zbyt mocno, ale zobaczymy. Zostało nam 900 km do celu. Akurat tak się stało, że drogę mamy z zakrętami, więc zdrówko, widzowie, kochani, pod ten kurs, żebym dojechał bezpiecznie, chociaż małe są szanse. Możecie obstawiać w komentarzach, ile razy będę miał dachowanie, ile razy na serwis wyląduję. Dla was się mogę jak najbardziej poświęcić, bo to, tak jak mówimy, to jest tylko symulator, to jest tylko gra. Ale pamiętajcie, w świecie realnym jedno dachowanie możecie komuś zrobić naprawdę mocną krzywdę, sobie również. O! No i właśnie, a propos robienia komuś krzywdy, właśnie przypieprzyłem jakieś auto zaparkowane. Nie no. Nie wyczułem prędkości, zdecydowanie nie wyczułem prędkości, bo nie wiem, jak to inaczej można tutaj skomentować, czyli pierwsza wtopa zaliczona, bo załóżmy, że wcześniej tak jako takich nie było, chociaż według mnie były, no ale pierwsza wtopa zaliczona. Co zauważyłem, to na pewno nie mam oporów po alkoholu z prędkością. To jest na pewno zgubne bardzo, bo już myślałem, że przypierdzielę, także to jest bardzo zgubne. Pojadę na drodze, która no jest cały czas, jak widzicie, są same zakrętasy. Więc jakby już siłą rzeczy czuję się, jakbym jechał zygzakiem. Oczywiście po 3 piwach raczej nikt by zygzakiem nie jeździł, natomiast to jest tylko pozór, bo jednak alkohol opóźnia reakcję. Więc ciekawe, czy zlecę w dół albo utopię to auto. No dobra, trudno, dla widza. Słuchajcie, nie mam jakoś dużo pieniędzy na tym koncie, bo nagrywam odcinek na tym koncie, na którym mam jednak mało pieniędzy. W sumie mój błąd, bo mogłem na poprzednim koncie to nagrywać, gdzie tej kasy mam full, ale dobra, poświęcam się dla widza, także jeśli doceniacie to poświęcenie, że mogę tutaj być mocno stratny, zostawcie łapkę w górę, jakiś fajny komentarz, będzie mi bardzo miło, poczuję, że doceniacie to, co robię. To zawsze jest jakaś motywacja, żeby kolejne odcinki nagrywać. Jeśli macie jeszcze jakieś pomysły, co mógłbym nagrać z Eurotracka, to dajcie znać. Z miłą chęcią to dla was
zrobię. I tak jak nagrywając odcinki z Fishing Planet, zawsze łowiłem jakiegoś unikatową rybę dla widza, tak teraz dla widza po prostu. Staram się normalnie jechać, ale ta jazda, jak widzicie, już nie jest normalna, a ja i tutaj to czwarte piwko sobie właśnie popijam, także zdróweczko po raz kolejny. Za widza, zdrówko widza, zdrówko wasze, moi drodzy, ja się trzymam. Kiedyś była taka piosenka, zdrówko wasze, ja się trzymam, Violetta się na stole wygina, drina goni kolejny drin. Remix Browar Buda Gin. Ja coś czuję, że moje remiksy to mogą być takie, że coś na pewno przypierdzielę i to ostro. Nie, no naprawdę, powiem wam, że po tym stanie alkoholowym to są niby trzy piwka, gdzie no to nie jest dla mnie jakoś tam dużo, ale w przypadku jazdy ciężarówką powiem wam szczerze, dziwnie się czuję, tak jak no, bym bez problemu prowadził dalej live'a, dzisiaj akurat się on wcześniej skończył. Mówię tutaj o tych live'ach z imprezką, z muzyką, z plażą. Bym sobie pił to czwarte, piąte piwko i spoko, no bo siedzę, rozmawiam z wami, jest wesoło, jest śmiesznie. Natomiast przy jeździe samochodem, oczywiście przy symulatorze Eurotrucku, no to już wam powiem, że po tych trzech piwkach, czwartym otwartym, już ta droga sprawia mi problem. Także to są, zobaczcie, jakie to są często pozory. Prawdopodobnie według teorii lekarskiej po trzech piwkach wypitych mógłbym jechać po 9 godzinach od zaczęcia spożywania pierwszego piwa, a minęły dopiero 2 godziny, kiedy zacząłem spożywać pierwsze piwko. Także ewidentnie jestem, słuchajcie, pod wpływem. Zjedź z ronda. I przypuszczam, że będę robił różne głupie rzeczy. No, jeszcze na złość mamy noc, ale zaraz się rozjaśni, więc to akurat pikuś. No nie wiem, co wam mam, moi drodzy, powiedzieć. Mam 800 km do zrobienia, to jest bardzo długi dystans. I chyba, ja nawet, słuchajcie, jakby do końca Iwony nie słyszę, co ona do mnie mówi. Skręć w prawo. Bo tak jakby już migacze olejmy, słuchajcie, to jest moment, w którym już już mi się nie chce bawić. A następnie skręć w lewo. Bawić migacze, muszę skupić się na drodze, żeby w coś nie przypierdzielić, ale mam problem, słuchajcie, z ogarnianiem mapy Iwony i trasy, więc to już jest taki moment. No okej, dobrze, no ja może nie mam, słuchajcie, jakiejś super mocnej głowy i nawet się cieszę, bo jestem ekonomiczny, więc tej głowy nie mam jakiejś super mocnej, natomiast wiecie, trzy piwa to nie jest dla mnie jakoś dużo, ale nagle odpalając Eurotrucka po trzech browarkach, czuję się, jakbym wypił dwa razy więcej, nie? Czyli... Dobra. Migacz dla widza, uwaga, migam dla widzów. O, tu wam światłami długimi zamrugam. Tak, jadę na długich, na trzeźwo też jeżdżę, jakby co, jakby ktoś pytał. Chcę was zmotywować do zostawienia fajnych komentarzy pod filmem, no bo jednak troszeczkę się tu poświęcam, naprawdę, kochani, dla was się poświęcam, bo jak widzicie, nie mam dużo pieniędzy, chciałem kupić nowy garaż, parę ciężarówek, zatrudnić pracowników. Co też widzieliście, robiłem poprzedni odcinek z właśnie tego West Balkans, no bo tutaj robimy trasę właśnie na tym. Oj, 116, 120, ja boję się, że raz muszę być bardzo... Dobra, zwalniamy. Zwalniamy, słuchajcie, zachowajmy się dojrzale, już olejmy migacz, ale... Aż mnie kusiło, żeby tego tira wyprzedzić. Tak nie do końca widzę, jeszcze kolejna rzecz, którą nie do końca ogarniam, to prędkość, z jaką jadę. To jest tak wszystko na czuja, więc jak zobaczycie, ile alkohol już uśpił we mnie takich instynktów, które powinien uśpić. Jedź prosto. I to nie chodzi o jakieś delikatne przekroczenie, że tutaj mamy 50, a jadę 80, no bo mamy tak ładną trasę, że na trzeźwo też bym, słuchajcie, tyle jechał. Spieprzaj mi, dziadu! Gdzie mi tą Oktawią tutaj zajeżdżasz? Zdrówko.
Takie konkretniejsze zdrówko wziąłem, a jak z paliwem stoimy, oj, by trzeba zatankować. Czekajcie, gdzie mam jechać? Prosto. Dobra, ścinamy rondo. Muszę zatankować, bo jeszcze zapomnę. Nie dojadę do celu. Znaczy niby ten bak paliwa mi powinien na 870 km starczyć, a mam do celu 780, więc... Tak akurat dziwnie odwrócone liczby, ale myślę, że sobie zatankujemy, jak będzie jakaś okazja. Jesteśmy, słuchajcie, w Rumunii i stąd startujemy. Oj, jakiś mocny zakręt. Zjedź drugim zjazdem. A, rondo, okej. No jedź, gościu! Kurde, ty baranie jeden, po co mi hamujesz? Puste rondo. Prawo, jedziesz i jeszcze mi hamujesz. Kretyn. Zjedź z ronda. Dobra, zjeżdżam. Dziękuję, Iwonka. Kochana jesteś. Całuję. Buzi, buzi, Iwonka. Buzi, buzi, Iwonka. Fajna jesteś, Iwonka. Bardzo, bardzo fajnie, że tutaj ze mną gadasz. Nie czuję się samotny w tej kabinie. Tak się czuję, jakby mnie ktoś w kiosku zamknął. A jak zawsze pamiętam, jak jeszcze do liceum jeździłem, słuchajcie, autobusem. Wiecie, no, kierowca siedzi w taki zamknięty, nie? No zawsze. I jak wydawał komuś resztę. Kiedyś tak było, że wchodzę z przodu do autobusu, kierowcy, ktoś tam kupuje bilet u kierowcy. A ja do tej dziewczyny z tekstem, bo ona ze śmiechu nie mogła, nie? Dziewczyna kupuje, słuchajcie, bilet u kierowcy, a ja do niej z tekstem. Co sprzedają w tym kiosku? Gazetę można kupić? Wiecie co, ona potem tak na mnie patrzyła, tak się uśmiechała. Ile pamiętajcie, otwartość do ludzi to jest podstawa. Dobra, wyprzedzamy. Na trzeźwo też bym to zrobił, bo jakoś chcę... Ale już czuję, że pod wpływem alko weszła mi większa odwaga. W sensie, że no widzicie, przez centrum miasta, że jest to 105. Już nie mam jakichś hamulców w sobie. Już nie patrzę teraz na krajobrazy, które są dookoła, a bardziej skupiam się na tym, żeby po prostu zapieprzać. Dobra, tu akurat mogę sobie pozwolić. No zobaczymy. Na razie jeszcze się... Słuchajcie, jakieś ponad 100 km zrobiłem. Jeszcze się obyło bez większych uszkodzeń w ciężarówce. Jeszcze silnik nam nie gaśnie. Bez zachowania się obyło. Także prosta... Oj, zakręt. Dobra, ogarnąłem. Ogarnąłem na GPS-ie, że jest zakręt, więc... zwalniamy. No powiem wam, że grzejemy ostro. Dobra, zdrówko, zobaczymy za chwilę. Tak, mrugają mi, bo jadę na długich. Mam w planach oczywiście to czwarte piwo dopić do końca trasy. Boję się, że może być grubo. Oj. I co ja mam zrobić? Już mnie kusiło do wyprzedzania, ale jadąc naprzeciwka. Mikadze. O, stacja benzynowa. W sumie nie wiem, po co jadę, skoro i tak mi paliwa starczy, ale jadę. No chyba idę. Nie będę szedł. Nie pójdę. Nie no, większość młodych ludzi myślę, że nie zrozumie, ale był kiedyś taki filmik w internecie, słuchajcie. No chyba idę. Idę albo nie idę. Wszystkie kary na mnie idą. Nie będę szedł. Nie pójdę. Nazywa się ten filmik Idę albo nie idę. Chciałem w ogóle kiedyś remix do tego zrobić piosenką. Stary jak świat i tam dużo otoczenia było. Teraz wiem, jak to ogarnąć, więc może zrobię kiedyś remix piosenki właśnie Idę albo nie idę. Także zdrówko, jak stoimy. To tankujemy, tankujemy do baku, tankujemy w gardło. Jak to się mówi, chluśniem, bo uśniem. Ja, słuchajcie, do was nagrywam ten odcinek, moi drodzy. Co to, świateł nie ma? Aha, jasno się zrobiło, dobra. Ja, słuchajcie, do was ten odcinek nagrywam po północy, bo mówię, skończyłem live'a. O 22 zacząłem live'a. Po północy skończyłem live'a na drugim kanale i nagrywam po północy, także pora też robi swoje, ale to nie jest, jakby nie jestem takim gościem, który chodzi tak wcześnie spać, chodzę koło pierwszej, drugiej, więc tutaj nie jest kwestia, że jestem zmęczony,
Ja myślę, że tutaj zdecydowanie ten alkohol jednak wpływa na jazdę. I raczej no nie spodziewajcie się, słuchajcie, że tu pojadę jakimś zygzakiem, bo też nie chcę się doprowadzać do jakiegoś stanu, w którym jutro będę miał kaca, tym bardziej, że w sobotę o 22 też mam live'a. Więc nie chcę, wiecie, w takim stanie już totalnego nawalenia jechać. Jedź prosto. O! No ty baranie, czemu skręcasz? No dobra, drugie uszkodzenie. A! Zapatrzyłem się na gościa. Jezus Maria. No dobra. Okej. Okay. A następnie skręć w lewo. No to teraz, że teraz odwaliłem, nie? Skręć w lewo. Tutaj w lewo, dobra. No. Stój tym Hyundaiem, mi tu hamujesz, baranie. Dobra, teraz troszkę odwaliłem. Więc jak widzicie, no stan jednak alkoholowy nie wpływa korzystnie na... A następnie skręć w prawo. Na jazdę. Skręć w prawo. Migacze już sobie podarowałem, bo już wiem, że to za dużo. Więc musicie mi wybaczyć. Ten realizm sobie pominiemy. Coś wam mówiłem i zapomniałem, co? A, mówiłem to, że nie chcę, słuchajcie, jechać jakiś tam super nawalony, bo oczywiście mógłbym jechać w takim stanie... Zdarzało mi się w takim stanie, gdzie już, wiecie, mi się język zaczął plątać i w takim stanie live'a kończyłem. Jakby jestem z dala od patologii, więc nawet jeśli z wami sobie piwko kulturalnie wypiję przy piątku, to nie widzę w tym nic złego, bo się bawimy, jest muzyczka, jest wesoło, jest śmiesznie, takim jestem śmieszkiem. Na trzeźwo jestem gadułą, po alkoholu również. Natomiast no nie chcę, wiecie, nagrywać tego odcinka w takim stanie już upodlenia. Mimo, że mnie nie widać, to nie chcę. Ja wam chcę bardziej pokazać, że no te cztery piwa to też robią różnicę, że no niby cztery piwa i każdemu się wydaje, a nic się nie stanie. Z tego ma być taki przekaz i myślę, że już doskonale widzicie po mnie, że na rondzie? A tam dwa, trzy piwka, co to się stanie? No nie, no stanie się. Stanie się, moi drodzy, jak widzicie, może stać się bardzo dużo i... Jazda po alkoholu jest bardzo, bardzo niebezpieczna i to już jakby widzimy, wiecie, żarty żartami, ja sobie lubię pośmiać się, pożartować, ale jak sami widzicie, no to tutaj ta moja jazda nie jest bezpieczna i nie chodzi o przekroczenie prędkości, bo na takiej drodze i na trzeźwo bym tą prędkość tutaj, nagrywając dla was odcinek, przekroczył. Ale raczej chodzi o jakieś takie ekstremalne rzeczy, które zrobiłem na przykład w centrum miasta, tak? A pamiętajcie, że w świecie realnym błąd możecie popełnić raz. Tutaj wiecie, no najwyżej dachujemy, tak? Idziemy do serwisu, ale w świecie realnym może ktoś ucierpieć. Jakiś zakręt widzę, więc... A, w lewo, dobra, uj. Łoj, łoj. Widzicie? Gadam z wami, gadam, a tu jadę za szybko. Ale zdrówko wasze. To jest jakaś stacja? Tu jest chyba jakaś stacja. Okej. Jakaś waga czy coś takiego, dobra. Kontrola wagi, dobra. Waży 85 kilo jak coś, jakby się ktoś pytał. A pokazało 28 ton. Dobra, przejście graniczne, lecimy. Ja nie wiem do końca, gdzie jedziemy. Jedziemy przez jakieś różne miasta, przez Kosowo chyba. Już nie pamiętam dokąd. Teraz nie będziemy tego, wiecie, sprawdzali, bo ten odcinek chcę, żeby nie był zbyt długi i zbyt nudny. Tu w ogóle jakieś, kurde, kreski porobili, ja nie wiem, dziwnie to wygląda. Dziwnie te pasy są namalowane, nie? Tak wygląda to... Nie wiem, czy po browarze to tak dziwnie wygląda, więc trzeba dziabnąć, bo nie ogarniam tych kresek. O, tam jakiś pociąg jedzie, już myślałem, że ciężarówka ma tyle przyczep. No, także zdróweczko, lecimy dalej. Muzyka by się przydała i z miłą chęcią bym ją włączył. Nawet radio Z Dance, ale no wiem, że wtedy no mi... Po prostu film wywali z YouTube'a, a nie chciałbym tego, więc niestety muszę się przemóc i... O, wyprzedzamy pociąg, proszę.
Muszę się, słuchajcie, przemóc, ale nieuczciwie, zobaczcie, 60 na godzinę ograniczenie na tak fajnej drodze, żeby pociąg nas wyprzedził. A ja lecę 115. Już nie polecę, bo ktoś mi drogę taranuje, jakiś baran tutaj lewym pasem jedzie. Spierdzielaj, dziadu. Widzicie, co robię? To już jest nieodpowiedzialne. Na cześć, bo bym tak nie zrobił. Dobra, zakręt, więc hamujemy. No kurde, baranie, jeden. Jedź, bo cię zepchnę z tej drogi, staranuję. Wleczę się tym Audi, czy co to tam jest. Trzeźwa się wlecze, no kurde. Ja po pijanemu jadę normalnie, a ten się wlecze osobówką. No to zdrówko, zawlekących się po drodze, blokujących pasy. Lewe i nie tylko. Dobra, lecimy. Wyprzedzam ich wszystkich, lecę. A nie, nie mogę, bo ja muszę skręcić. Ale i tak wyprzedzam. Skręć w prawo. No jak ja mam tu skręcić? Jak ja mam tu skręcić? No i bum. Przygotuj się do skrętu w lewo. No i bum. Piłeś, nie jedź. Tyle wam powiem. Denerwują mnie ci ludzie po tym piwie, nie wiem. Skręć w lewo. Ja spokojny człowiek jestem, po piwie uśmiechnięty, ale wleką się, kurde, tą trasą, nie umieją jeździć. Dobra. No to zobaczcie, ile przepisów złamałem, tak gdzie realnie bym, no, takich rzeczy też nie odwalił, nie? Bez piwka bym takich rzeczy też nie odwalił. Mówię, nie skupiamy się tutaj, bardzo fajne krajobrazy, podoba mi się. West Balkans, bardzo fajne DLC, ale no nie skupiamy się, no nie patrzymy, no bo jakby wiecie, moje alkoholowe upojenie nie pozwala mi na delektowanie się krajobrazami, mamy połowę drogi za nami, 508, no nie połowę, bo 300 dopiero, z połowa, widzicie, nawet liczyć po pijaku nie umiem. Jakby nie mówię, że na takiej ładnej trasie prostej bym sobie z tą stówką nie leciał na trzeźwo, bo bym sobie leciał, wiecie. Ale widzę, że tak jestem zdolny do takich rzeczy, których bym normalnie nie robił, takich trochę ekstremalnych. Znowu kontrola graniczna. Serio? Ile tych kontroli granicznych? Gdzie my tu wjeżdżamy teraz? Dopiero co mieliśmy kontrolę graniczną. Panie celniku, ja pijany, ale pan nikomu nie mówi. Do widzenia, miłego dnia życzę. Zdrówko pana. Ruskie jakieś napisy są, to... Nie wiem, do Węgier wjechaliśmy? Flaga trochę jakby Węgry, wiecie, już nie wiem, gdzie my jesteśmy teraz. Ale tam mieliśmy... Przeliczam trasę. Wiem, że przez Kosowo mieliśmy jechać. To może to jest Kosowo? O kurde, jakie drogi dziwne, patrzcie to. No i co? No i kurde, nie chcą mnie puścić, gamonie. O co tu chodzi? Źle wjechałem? Aha! Pierdzieliłem w kogoś właśnie. Czekajcie, a tam, a nie, no tam jest z drugiej strony, to czekajcie, to ja mam... Co, to ja mam tu wjechać? A nie było chyba oznakowania, czy przeoczyłem? Dobra, tu miałem wjechać, okej, okay, siema ziomek, fajny garnitur, bardzo fajnie. Dobra robota, dzięki, lecę dalej. Tak, to jestem ja na tych dokumentach. No, dzięki, miłego. A nie wiesz, gdzie tu kebaba można kupić, bo głodny jestem. No tak, tutaj nie sprzedają kebaba. Ej, jedź tym Audi czy Passatem, nie wiem czym tam jedziesz. Nie umiesz jechać, to jadę ja. Jakby gościu umiał jechać, to przecież by pojechał, nie? A że osobówką jechać nie umie, no to jadę ja. Dobra, lecimy.
550 km do celu. Fajne krajobrazy, ale boję się, że się tu rozwalę, bo te drogi są trochę dla mnie za wąskie przy tym stanie, ale skoro są za wąskie, to trzeba wychylić sobie jednego za kołnierz, także wiecie. Znowu robię jakąś głupią rzecz. Tak do końca ja nie wiem, co ja tu robię, bo tu jest jakieś znowu przejście graniczne, nie? Dobra, lecimy. Leczę się, gościu, to. Ale ładnie to zrobili. Ładnie, naprawdę ładnie. West Balkans mi się bardzo podoba. Nie ma nikogo. Ci się tu wleką, kurde. Tak, 110 wyprzedzam. O! Piłeś? Nie jedź, pamiętaj. Kiedyś pamiętam za moich czasów jeden z pierwszych filmików na YouTubie. Większość z was pewnie nie będzie kojarzyć. Ale on jest jeszcze na YouTubie, ten film. Nazywa się Tirolot. Śnieg padał, mega złe warunki. Gość tirem zapierdzielał, wyprzedzał wszystkich jak leci. Goście maluchem go gonili. Nie mogli go maluchem dogonić. Tak, większość z was nie wie, co to maluch, no dlatego mówię, ten film chyba ma sprzed 15 lat jest. Ale skończyło się na tym, że tak ten gość tym tirolotem zapieprzał, że wylądował w rowie. Tego na tym nagraniu akurat od tych chłopaków nie ma, gdzieś tam potem było info, że właśnie ten sam tirolot, jak było to nazwane, tirolot. Zobaczcie sobie, to już tak poważnie, bo wiecie, my tu sobie bekę ciśniemy z symulatora, czyli z Eurotrucka, ale w świecie realnym ten gość naprawdę przesadzał. To, co on robił, to wiecie, to było... Nie wiem, może też jechał po browarach, tak wiecie, pół żartem, pół serio, ale to... My możemy się śmiać w Eurotrucku, robić bekę, bo wiecie, dystans jest ważny w życiu, ale... W świecie realnym to było mega zagrożenie, także... Wiecie, piłeś, nie jedź i to też jakby po to nagrywam ci ten odcinek, pokazując swoje odpały, to na ile moja w cudzysłowie odwaga się pojawia, co ja tutaj odwalam. I właśnie widzisz, co odwaliłem, nie? Także nie wiem, czy ja tu wjadę w ogóle, gdzie chcę wjechać. Także, wiecie, żarty żartami, ale alkohol naprawdę ogłupia. Nie bez powodu się mówi, że jest opóźniona reakcja po alkoholu. Nie bez powodu, no. Wiem, że na pewno dzisiaj coś wywinę i nie będę, słuchajcie, tego robił, wiecie, jako ustawki, bo to ma być test, to ma być eksperyment, więc ja nie mam nic zaplanowanego. Szczególnie, że nie jest mi na rękę coś odwalać, bo będę stratny kupę kasy, którą będzie kosztowała mnie naprawa auta, którą wolałbym na rozwój firmy przeznaczyć, ale tak jak mówiłem nieraz, poświęcam się dla widza trzeba czasem coś zrobić. Także będzie mi miło, jak doceniasz te moje poświęcenie i ewentualne straty, które tutaj ponoszę. Zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz, będzie mi bardzo miło. Do serii Fishing Planet jak najbardziej też wrócimy. O, pierwsze beknięcie. Takie skamuflowane, żebyście nie słyszeli, ale pewnie i tak słyszeliście, także przyjmuje się browarek, przyjmuje się. Ale tak serio, moi drodzy, to fajnie będzie, jeśli ta seria się też rozwinie z Eurotrucka. Seria z Fishing Planet jak najbardziej się fajnie rozwinęła i też będą odcinki, może będą jeszcze jakieś inne. A może są tutaj jakieś fajni, pozytywni ludzie, którzy chcieliby czasem w weekend zapomnieć o problemach, posłuchać fajnej muzyki, pośmiać się, pożartować, zobaczyć mnie, bo tutaj się nie pokazuje, ale na live'ach tych weekendowych śmiało możecie mnie zobaczyć, nie ma z tym problemu. To zapraszam. Kanał You Can Live. Piątek, sobota, 22. Zobaczcie, co ja tu robię. To już jest mega hardkorowa jazda.
wielu z was powie, że kurde, kozak, szef totalny, ale no nie, żaden szef, to, że takie manewry robię, to jest bardzo niebezpieczne, jeśli byśmy mieli tutaj realizm zakładać i w świecie realnym takie coś odwalać, to jest to bardzo niebezpieczne. Zdrówko. Za niebezpieczną jazdę w Eurotrucku oczywiście. A, dobre piwko. O, to jest lepsze. Tutaj zacytowałem mojego dziadka, kto wie, ten wie, o co chodzi. Sam nie piję. 140. Czekajcie, bo w prawo mam jechać. Oj! Oj, 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 jakiś autobus mi tu blokuje przejazd. No i widzicie, no i to jest wpływ procentów, że nie chce mi się wlec z autobusem. A tu co się dzieje? O co tu chodzi? Aha. Dobra. Fuksem mi się udało nie przypieprzyć barierkę. Ale to chyba fuksa. Na zasadzie głupi ma szczęście. 380 km do celu. O, tu stoi jakiś strach na wróble. Rzucił mi się w oczy. Teraz chyba jedziemy naprawdę przez Kosowo. Już na... Tak powiem wam szczerze, nie wiem gdzie jesteśmy. No, na razie obyło się bez dachowania, ale ta moja jazda różni się od tej jazdy, którą no, robiłbym zdecydowanie na trzeźwo. I tak jak mówię, nie chodzi o 100% przestrzeganie prędkości, ale pewne, no widzieliście bardzo niebezpieczne manewry, które robiłem, które w świecie realnym to w ogóle byłyby masakrą, na przykład teraz. Dobra, wyhamowałem, ustąp pierwszeństwa. Okej, okay, ale gadam do was i zapomniałem, że mam skręcić, bo nie spojrzałem na GPS-a. No to już jest chyba piąty albo szósty powód. Jak ktoś przesypiał przy tym odcinku, no to właśnie się obudził przy moim krzyku. Skrętów w prawo. Przeraziłem się, naprawdę się przeraziłem. No nie ogarniam, słuchajcie, nie ogarniam GPS-a, nie? Teraz się łapię na tym, że... O, tu jest bardzo ładny... Ładnie tu jest, kurczę, ale fajnie. Podoba mi się. Nie ogarniam tego, że czasem nie patrzę po prostu w GPS-a, nie? Ładne jest to Kosowo, no, trzeba przyznać, że jest ładne. Co, czekajcie, to jest jakaś kamera, to może zatrzymamy się, od razu zaliczymy to. Nie wiem po co, ale... No i co? Wielki poszukiwacz przygód. No dobra, no. Escape tam. I tam przygody niepotrzebne, ale... Był punkt widokowy przy drodze, to się zatrzymałem, no. Co się nie zatrzymać? Zawsze... O, jakiś autobus tu mi wjeżdża w naczepę. Ja ruszam, a ten mi wjeżdża w naczepę. Nie mógł się zatrzymać. Co, on pijany, kurde? Powiedzcie. Napiszcie, moi drodzy, w komentarzach, czy ten kierowca autobusu jest pijany, czy co? Ja tu ruszam, a on, kurde, mi w naczepę wjeżdża. On nie mógł zatrzymać się. No przecież widzi, że ruszam, nie? No dobra, migacza nie dałem, no ale... Tam migacz tam. Mrugać to sobie mogę okiem. Ja tu ruszam, a ten mi w naczepę wjeżdża. No co za kretyn, nie? No to jest jego wina, prawda? No on we mnie wjechał, przecież ja tylko ruszałem. Zdrówko. I znów grzejemy, moi drodzy. Znów grzejemy. Widoki przepiękne, ale zakręt się szykuje, więc to może trochę zwolnię. A nie trzeba. Lecimy środkiem. Nie no, takiej popeliny już nie będziemy robić. Trochę realizmu zachowajmy. Procent procentem, ale wiecie, od lewej do prawej nie muszę jechać. Tak swoją drogą, jak widzisz pijanego kierowcę na drodze, reaguj. Bo wiecie, my możemy sobie żartować w Eurotrucku, bo to jest tylko gra, to jest tylko symulator, ale to nie jest bycie żadnym konfidentem, że reagujesz, bo pamiętaj, że jeśli nie zareagujesz, czasem taki pijany kierowca może komuś naprawdę zrobić krzywdę. I ja mam zero szacunku do ludzi, którzy jeżdżą pod wpływem alkoholu czy różnych używek, przez które mogą komuś po prostu zrobić krzywdę, komuś niewinnemu, może jechać rodzina z dziećmi i mogą zrobić
krzywdę. Kolejne mamy, moi drodzy, jakieś przejście graniczne. Już może pod wpływem procentów nie ogarniam, bo mam wrażenie, że to jest, nie wiem, które przejście graniczne z rzędu. Tu ja mam tą kontrolę wagi. Gdzie mam tą wagę kontrolować? Tu? O, to jest waga? Ej, no niech mi powiedzą, gdzie jest ta kontrola wagi. Skąd ja mam wiedzieć, gdzie jest ta kontrola wagi? To? Takie niebieskie, no może to. Tu? No dobra, okej, udało się. To niech dadzą jakieś, kurcze, wskazówki. Skąd ja mam wiedzieć, że to jest waga? Jakaś, no i coś przypieprzyłem, policję przypieprzyłem. No to zdrówkę, za policję. Jest 100 km do celu. Myślę, że dalszej trasy nie będziemy robić pod wpływem alko. Chociaż jakby bardzo ktoś chciał, ale 40 minut odcinka to myślę, że wystarczy. Chociaż jeszcze nie dopiłem tego piwka czwartego. Więc w sumie jak bardzo chcecie, możemy jeszcze jakąś jedną... Zjedź pierwszym zjazdem. Chodzę bokiem. Nie no, nie będę ręcznego zaciągał. Nie no, możemy, słuchajcie, szaleńczą jazdę zrobić, ale to może będzie element na następny odcinek. Taki, wiecie, kamikadze kierowca. O, tutaj jakiś Nissan nam odchodzi, to go gonimy. Cel: dogonić Nissana. Ciekawe, że nam się uda. Możecie w komentarzach obstawić, czy dogonimy Nissana. Na razie szanse są małe, ale pamiętajcie, że ostatni będą pierwszymi. Jeśli nie będziemy musieli skręcić, jest szansa, że go dogonimy. O, jakaś elektrownia atomowa w tle, bo widzę elektryczny komin, ale nie będziemy się rozglądali po elektrowniach. Jak go dogonię, to go staranuję, dobra, widzowie? Umowa. Jak mi się uda go dogonić, to go staranuję lekko. Bo wygrałem. Więc w ramach nagrody go staranuję. Pristina? Co za miasto? Oj, doganiam go, i co teraz? A ja tylko, że problem jest taki, że ja nie patrzę na... Aha. Trzymaj się prawej strony, a następnie... Dobra, skręcam, gościu ma szczęście chyba. Ja muszę w prawo, ale mu się upiekło, nie? Ale mu się, kochani, upiekło. Ma szczęście, bo muszę skręcić w prawo. No nic. Aha, deszcz zaczyna padać. Dobra, o! Jezusie, kochany. Czekajcie, bo teraz to jadę za szybko. Nie no, teraz to się źle skończy. Wiecie, procenty procentami, ale jak jest deszcz, to zwolni. Ale zdrówko wypij. Jak pada deszcz, to też musisz, wiecie, nawodnić kanały. Dobra, ale tak poważnie to... Nic nie jest poważne, pamiętajcie, kochani. W tym odcinku nic nie jest poważne, jedynie jest poważny eksperyment, piłeś, nie jedź. Ktoś mi tam dzwoni, nie wiem co. O, dobra. Nie no, słuchajcie, uszkodzeń... Aha, znowu. Także miałem trochę uszkodzeń, bo tak, wiecie, delikatnie gdzieś tam przytarłem, ale... Ale no, tyle mi się nie zdarzyło, ile teraz. Także to wam powiem, że... Boję się kolejnego kursa brać, ale może weźmiemy jakiś kurs, jeden, taki krótki. To możemy tak zrobić, że jeszcze dopóki nie piję to piwko, żeby sprawdzić jak No dobra, może sobie otworzę jeszcze jedno. Zobaczymy jak to będzie. Jak to będzie, moi drodzy, z jakimś krótkim kursem, takim bardzo krótkim. Nie będziemy brali długiego kursu, ale taki krótki. Oho. Znowu przydzwoniłem w coś, chyba w gościa jakiegoś. Deszcz pada, ograniczenie do 120, ja lecę. Pershing.
Dobra, co ma być, to będzie. Zakręt się robi trochę taki... Deszcz? Ograniczenie do 100, ja lecę więcej, no to nie wróży nic dobrego. Skończy się pewnie dachem, ale nie róbmy zawróżkę. Nie róbmy zawróżkę. Wiem, że byście chcieli, żebym się wypierdzielił. 80, a ja lecę 110, 120. Lecę 120, bo jest granica znowu. Znowu granica? Serio? To hamujemy. Która to jest granica z rzędu? Gdzie my już wjeżdżamy? Bo już się pogubiłem, nie? Słuchajcie, ja już się pogubiłem, gdzie my wjeżdżamy. Dobra, jedziemy za ciężarówkami, żeby wiedzieć, gdzie jechać. Bo ja już nie ogarniam, nie? Którą granicę przekraczam z rzędu. Ja już nie wiem, gdzie ja jestem. Nie wiem, gdzie ja wjeżdżam. To ja pierdolę. Przepraszam. Przepraszam, moi drodzy. Bardzo serdecznie was przepraszam, ale... Właśnie, żem odwalił. Spróbujemy się komuś tutaj wtrącić, co? Myślicie, że nas puszczą, widzowie? Nie wpuszczą nas, co? Chyba nas nie wpuszczą, ale spróbujemy się komuś wtrącić. No nie chcą nas puścić! Kurde, trzeba bardziej się tutaj... Wiecie, o co chodzi, nie? Kochani moi drodzy, wiecie, o co chodzi. Trzeba bardziej się tu, o... Bardziej się prosić. O, teraz, o, udało się. Dobra, tak trzeba. To jest moja metoda. Dobra. Dobra, dobra, udało się. Przed Skanie się tu wpierdzieliliśmy. Dziękuję, Skania, dziękuję, dziękuję. Fajna Skania, fajna, fajna. Nie, no chyba, ja już myślę, że więcej nie zrobimy żadnego kursu, bo to się źle skończy. Dokończymy ten chociaż. Tak naprawdę, słuchajcie, to nie ma znaczenia, czy to są 2 piwa, czy 3 piwa, czy 4 piwa. Jak sami widzicie, jest to bardzo, bardzo niebezpieczne. I ja tutaj robię rzeczy, których no normalnie bym nie zrobił, po prostu odpierdzielam, ale może was to śmieszy, no bo wiadomo, śmiesznie się to ogląda, ale tak w świecie realnym to już by takie śmieszne po prostu nie było. Nie wiem, w jakim kraju jesteśmy, nie ogarniam, gdzie jesteśmy. Czerwona flaga z jakąś trupą czachą w środku. Ja już nawet zapomniałem, gdzie mieliśmy jechać, do jakiego kraju. Serio. Już nic nie wiem, nie? Tak jakby, wiecie, jestem w takim momencie, w którym już nie ogarniam, gdzie jadę. Po prostu jadę tak, jak mi GPS pokazuje. Więc ciężko się reakcji po takim kierowcy spodziewać, jeszcze szczególnie, że deszcz pada. I na pewno kogoś dzisiaj staranuje. Jeszcze na razie na dachu nie wylądowałem, ale też pamiętajcie, no to nie jest żaden wyznacznik, bo... No bo nie. Może po prostu miałem szczęście. Czekajcie, 40 na godzinę. Coś tutaj się kręci. Coś tu... Oj. No i zobaczcie, co ja zrobiłem właśnie za niebezpieczne manewry. Bo 40 mi było za wolno. Tutaj nie wiem, co się dzieje. Oj, uszkodzenia. W lewo, okej. Okay. A gdzie mam w lewo skręcić? No dobra, to już jadę tu. Skręć w lewo. Skręć w lewo, dobra, skręcam w lewo. Oj! Mam jeszcze 160, słuchajcie, kilometrów do celu. To nie jest tak mało.
Więc zdrówko za te 160 km. Oho, pierwsza awaria silnika. No to znaczy, widzicie, że auto już uszkodzone. I tak jak widzieliście, że udaje mi się jeździć. No dobra, przyznam wam się. Mówiłem, że uszkadzałem auto, jak z kolegą konwoje robiliśmy. No to po prostu sobie z kumplem browara wypiliśmy i dla beki robiliśmy te konwoje i też auta były uszkadzane. I to macie też najlepsze porównanie, tak? Jak jeździliśmy super na trzeźwo, to było spoko, tak? A tutaj, no na pewno ta naprawa paręset tysięcy będzie kosztowała, także będzie mi miło, jak zostawisz łapkę w górę, bo wiem, że dla rozwoju kanału jest to bardzo, bardzo miłe, jak zostawisz komentarz, łapkę w górę, czy nawet udostępnisz tą serię. Im będzie więcej wyświetleń, tym lepiej. Bo tak po prostu docenisz moją pracę, bo ja tutaj poświęcam w tym momencie pieniądze w grze, żeby wam zrobić taki eksperyment, który też jest śmieszny. Dla was może jest śmieszny, dla mnie nie do końca. W pewnych momentach, jak zdaję sobie sprawę, ile naprawa tej ciężarówki będzie mnie kosztowała. I że żeby nagrywać dla was te odcinki z levelowania w Eurotrucku, mógłbym śmiało, moi drodzy, śmiało mógłbym, wiecie, kupić już garaż kolejny i kolejne ciężarówki. Czekajcie, bo wycieraczki już by trzeba wyłączyć, a tu taki zakręt, w jednej ręce piwo, w drugiej ręce steruję i no właśnie, Skodę Octavię chyba zahaczyłem, czy Fabię, czy tam jakąś tam Skodę w każdym razie. Dobra, czekajcie, noga z gazu. Dobra, może teraz się uda wyłączyć wycieraczki, a nie, nie? Udało się? Dobra, udało się. No to zdrówko za wyłączone wycieraczki. Słuchajcie, ja nie wiem, gdzie jesteśmy. Chyba w Macedonii, ale jest tu naprawdę bardzo ładny widok, ale w tym stanie, w którym jesteśmy, no to raczej nie będziemy podziwiali widoków, no sami rozumiecie. Tu się skupiamy, żeby dojechać do celu. Zostało nam 108 km. I coś tu jest, jakiś zator. Kolejne jakieś, kurde? Co to jest? Aha, bramka drogowa, okej. Okay. Nie wiem, gdzie mam wjeżdżać. Wjeżdżam tu. Tu wszyscy jadą, to jadę tu. Dobra, okej. Okay. Dobra, wyprzedzamy ich, bo się wleką. Tu Mercedes fajny. Ale mi odjechał ten Mercedes. A ten co jedzie obok mnie, też mnie wyprzedza. A to gnojek. Ej, ale ładnie tu zrobili. Patrzcie to. Wiecie, procent procentem, ale naprawdę graficznie to jest na... O Jezu! To, że nie zahaczyłem o kogoś, to jest jakiś cud. Ale ładnie zrobili. Naprawdę, powiem wam, że tutaj jest to tak ładnie zrobione, że robi wrażenie. Robi wrażenie. Patrzcie te krajobrazy. No po prostu ja się czuję, jakbym naprawdę tutaj jechał. Ja nie wiem, co tu jest naprawdę. No to w tym momencie po raz kolejny no, gościu, kurde, wleczesz się tym Mercedesem, spierdalaj. No musiałem kogoś staranować. Miałem takie marzenie. Się wlukł osobówką, ale bardzo ładnie to zrobili, słuchajcie. Bardzo ładnie. Naprawdę, wiecie, procent procentem, ale no sami powiecie, że naprawdę jest to mega ładnie zrobione. Aha, pierwsze dochowanie. No właśnie. No właśnie. Jak ja mam stąd wyjechać? Niech mi ktoś powie. Da się? Nie da się, na pewno się nie da. Do serwisu trzeba. I auto uszkodzone w 100%. Dobra. Także widzicie, macie najlepszy przykład, moi drodzy. No cóż. Ładunek będzie lekko uszkodzony i sami zobaczycie, ile pieniędzy poświęciłem na nagranie tego odcinka. Pierwsze to jest 6 tysięcy, które mnie kosztuje podróż, nie wiem gdzie, do warsztatu. W porządku. Więc trasę. Zdrówko dopiję. Nie, naprawdę, ten odcinek to jest porażka, nie?
ten odcinek to jest porażka, ale to jest na szczęście tylko symulator, ale zobaczcie, w świecie realnym, tak raz całkiem poważnie, ile zrobiłem zagrożeń, które były naprawdę groźne, nie? Jeżeli to, co zrobiłem tutaj w naszym symulatorze wspaniałym, byłoby w świecie realnym, to by była masakra. Zobaczcie, 500 tysięcy z moich zarobków poświęcam na to, żeby naprawić, czyli prawie tyle, co mógłbym kupić jedną ciężarówkę dla pracownika. No niestety, moi drodzy. Także będzie mi miło, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem dla zasięgów, czy nawet udostępnisz, bo po prostu poświęciłem bardzo, bardzo dużo pieniędzy. Mam 25 km do celu. No niby mnie to przybliżyło do celu, ale to nic nie zmienia, bo jestem w plecy 500 tysięcy złotych. Także dojedziemy do celu, już nie robimy kolejnej misji, bo powiem wam szczerze, nie chcę na tym koncie. Możemy ten eksperyment kiedyś powtórzyć, ale już na drugim koncie, gdzie mam tych pieniędzy... O, beka mi się. Sorry. Znaczy czka bardziej. Możemy ten eksperyment powtórzyć na koncie, na którym mam więcej pieniędzy. Bo na tym koncie, który stworzyłem pod nagrywanie odcinków, to nie ma to, słuchajcie, moi drodzy, sensu. No 500 tysięcy w plecy to boli mocno, bo mówię, jedną ciężarówkę za to bym spokojnie kupił dla pracownika. A tak jeszcze troszkę będzie trzeba poczekać, ale nie żałuję, bo zrobiłem to dla widza. Dla widza zawsze warto, pamiętajcie. A dla was, moi drodzy, zawsze warto. Jeśli tym bardziej te moje głupotki, które tu zrobiłem, was rozbawiły, to tym bardziej mnie to cieszy. Ale ładnie tutaj jest ta droga zrobiona. Nie wiem nawet, słuchajcie, ja naprawdę nie wiem, moi drodzy, gdzie my jesteśmy do końca. Jakie to jest państwo? To była chyba Macedonia, jak dobrze pamiętam. Ale powiem wam, bardzo fajne, takie palmy, bardzo mi bliskie, no bo przecież ja robię sam imprezki na wyspie, gdzie są palmy. Gdzie mi, gościu, wjeżdżasz? No to ja jadę z pierwszeństwem. Przygotuj się do skrętu w prawo. Dobrze, dobrze, Iwonka, dziękuję. Dziwne rondo, takie jakieś jajowate, chyba że już mi procenty uderzyły. A czemu oni parkują na rondzie? Czekajcie, punkt widokowy. To w ogóle taki plan filmowy mi przypomina z GTA. Troszkę mi to przypomina plan filmowy z GTA. Komu też, to możecie dać znać w komentarzach. No ewidentnie mi to przypomina plan filmowy z GTA. Kto grał w GTA, ten wie, o co chodzi. Dobrze, moi drodzy, 20 km do celu już o, zahaczyłem o kosz na śmieci, spoko. No bywa, życie. 20 km do celu, dojedziemy i tym akcentem skończymy ten odcinek, ale... Ja raczej, wiecie, może nie jadę zygzakiem po tych czterech piwach, ale robię rzeczy, których bym normalnie nie zrobił, takie bardzo ekstremalne. Znaczy, może bym zrobił na trzeźwo, jakbym chciał nagrywać odcinek. Typu hardkorowy kierowca, ale no wiecie, patrząc ile można stracić do kasy, czyli 500 tysięcy, to bym tego nie robił. Natomiast no nie wiem, sami ocencie tą moją jazdę po pijanemu. Zaraz niektórzy napiszą, że pewnie lepiej jadę niż na trzeźwo. Absolutnie nie, moi drodzy, pamiętajcie, nie, to się tak wydaje, ale tak jak możemy sobie robić jaja, bo to jest symulator, ale w świecie realnym pamiętajcie, że jadąc po pijanemu możecie komuś zrobić krzywdę. Zjedź drugim zjazdem. Patrzcie, ja tu robię już takie ruchy, manewry, że... Zjedź z ronda. Zobaczcie, co ja tu robię. To już są wykroczenia grube, nie? Jakoś o dziwo po pijaku nie zahaczam o te samochody, a robię taki slalom między autami. W prawo. Dobrze, Iwonko, dobrze. Już skręcamy w prawo. Gdzie? Tu? Skręć w prawo. Tu. A, tam. Dobra, pewnie tutaj jest. Okej, no to skręcamy. Skręcamy w prawo. Tu? Koniec trasy. No i gdzie mam z tym jechać? Aha, tam. Dobra.
Nie no, jeszcze myślę, że piwko piwkiem, ale jeszcze dam radę zaparkować, moi drodzy. Aha, no to zaparkowałem. Dobra, udało się zaparkować. No nic, to tyle, to tyle. Tak wygląda, słuchajcie, jazda po pijanemu. Ja nie jestem jakoś skończony, pewnie mógłbym sobie jeszcze piwko wypić. Niby mi wyszło rozsądnie, no ale karę, zobaczcie, dostałem 27 300 expa, także no nie była to gra warta świeczki. Pamiętajcie, piłeś, nie jedź. I tak jestem w plecy, 500 tysięcy za naprawę auta. Więc nie polecam. To tyle, może kiedyś powtórzymy taki odcinek. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do następnego. Pozdrawiam, cześć.